Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam część drugą zadań fabuły sezonu trzeciego, czyli rajd na rafinerię. Więc ostatnim razem, pierwszą część tych zadań wykonaliśmy sobie na streamie. No i tam po prostu się tam wdrażaliśmy tą fabułę, czyli tam dowiedzieliśmy się mniej więcej, mieliśmy takie podsumowanie tego, co było w sezonie drugim, trochę tam wspomnienie o Puszce Pandory, o Valerii, no i gdzieś tam powoli zaczynaliśmy się dowiadywać właśnie o tym, że właśnie zagrożeniem tego sezonu jest Megalodon. I w drugiej części zadań, tak jak mówi nam ta oto infografika, spróbujemy się dowiedzieć, co knuje Megalodon, gdyż całe pustkowie plotkuje o jakichś jego tajemniczych planach. Więc tego się będziemy próbowali dzisiaj dowiedzieć. Jednakże zanim przejdziemy do gry, do wykonywania tych zadań, to w pierwszej grze po tej aktualizacji wszyscy gracze mogli usłyszeć taką oto wiadomość po wyskoczeniu z busa bojowego. Się nawalasz z 15 innymi graczami. Od razu uprzedzę, że jeszcze... Aha. Więc nie rób sobie nadziei. Było coś na tych taśmach? Tak. Ale to pewnie tylko plotka. Dobra, nie jesteś taka pewna? Myślę, że musimy dowiedzieć się, o czym mówi się na pustkowiu. Fajnie! Czemu Epic nie powiedział, że się nagranie głosowe włączy? Tak oto brzmiała ta wiadomość. No i co? I teraz możemy już bez zbędnego przedłużania lecieć do gry. No i dowiedzieć się, co tam... O czym pustkowie plotkuje. Co się na pustkowie dzieje i tak dalej. Jak się sytuacja miewa. Okej, więc jesteśmy już w meczu. I pierwsze nasze zadanie to musimy zdobyć dane od Barwnej Bandziorki i Rdzycha. Dajmy się najpierw do Barwnej Bandziorki, która znajduje się o tutaj na dole tego pustynnego biomu, dokładniej mówiąc tu. Tu pomiędzy potwornym czułkiem a ryzykowną rafinerią. Zobaczmy, co ma nam powiedzenia. Plotka głosi, że Megalodon zapisuje swoje plany. Nie w jego stylu. To raczej szef typu wrzeszczy na kogoś tak długo, aż stworzy plan za ciebie. W terminalach w ryzykownej rafinerii są cyfrowe plany wszystkiego, nad czym pracuje. Powinno dać się dobrać do jego plików przy użyciu karty magnetycznej, ale ostrożnie. Okej. Okay. I... W rafinerii mamy jakieś plany. Czy mogą się znajdować plany od Megalodona. Dobra, więc zaraz się tam pewnie będziemy musieli udać. Ale najpierw musimy jeszcze się udać do Rdzycha. I dowiedzieć się od niego, może czegoś więcej. Więc widzimy się za chwilę u Rdzycha. Dobra, jesteśmy już w piaszczystej połaci, gdzie znajduje się Rdzychu. Zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia na temat planów Megalodona. Wszyscy zastanawialiśmy się, co naprawdę knuje Megalodon. Znalazłem w ryzykownej rafinerii coś, co bardzo stara się ukryć. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co robi, musisz ukraść kartę magnetyczną do terminala. Okej. Okay. Teraz mamy kolejne zadanie, tylko ucieknijmy może z burzy. Było. Dobra.
Bierz kartę bezpieczeństwa po strażnikach ryzykownej rafinerii. Musimy udać się teraz do ryzykownej rafinerii. Raczej się wrócić do ryzykownej rafinerii. Byliśmy obok niej, ale dobra. No to co, widzimy się na miejscu ponownie. Dobra, jesteśmy w ryzykownej rafinerii. O kurde. Zacząć od... A, dobra, to już są te karty. Dobra, mamy tę kartę. Chodzi na to, że z gracza ona też wypada. No dobra. Tam! Dobra. Dobra, dużo tu ludzi. Dobra. Och. Dobra, w końcu... No, nie wierzę. Dobra. W końcu, kiedy już wszyscy padli, możemy przejść do kolejnej części zadania. Wyślij dane z terminali w ryzykownej rafinerii do Nadziei. Okej, mamy te miejsca zaznaczone na mapie, widzę. Aha, u góry. Tu jest trolka. Ej. I wyślijmy te dane. Dobra. Więc mamy tak. Raz. Dole. A to zróbmy jeszcze ten drugi tu u góry. Idziemy na dół. A. I trzeci jest... Idę tu. Nie. A? Dobra. Jest tu. Hej. Dobre wieści. Megalodonek ma dokładnie jedną kompetentną inżynierkę, a ta jednocześnie próbuje budować rurociąg i bronić rafinerii przed takimi jak my. Mamy czas, ale gdy tylko popłynie nitro, leżymy. Megalodon będzie niepowstrzymany. Okej. Ciekawe. Biega. Nie, że postanowiłaś się napić. A nawodnienie jest bardzo ważne. Zgadzam się. Dobra, co musimy zrobić teraz? Niszcz budowlę w megalomagazynie lub potwornym pszczółku i zadaj obrażenia przeciwnikom w megalomagazynie lub potwornym pszczółku. Dobra, czyli mamy dwa zadania w dwóch tych samych miejscówkach. Dobra. Patrzmy. Ale oba już są. No dobra. To zróbmy te zadania. Myślę, że dopiero w następnym meczu. Zobaczymy. Dobra, chodźmy do tego pszczółku. Zobaczmy. Jeszcze załapiemy. Megalomagazyn, dobra. Tu muszę zniszczyć 20 rzeczy. O, dobra, liczy się. Nie? Dobra. Zniszczmy. To się da. Liczy. A?
A zobaczmy, może się uda. Ile się uda, tyle się uda. Powiem. Mamy połowę. A jeżeli chodzi o obrażenia, to już raczej na pewno w następnym meczu. Ale spróbujemy coś zrobić. No, myślę, że to działa. Cieszy. Proces wykonywania tego zadania. Ale na razie po prostu poniżmy jeszcze dwa obiekty. Dobra, to mamy. Teraz te obrażenia. Przejdźmy się do danego przyczółku. Próbujmy jeszcze zdążyć. Tu jakieś leczenia. Tak? No, już raczej to mierzyć. Powiem. PC i POS, no. Dobra, to widzimy się w następnym meczu. Okej, więc witam was w meczu numer 2. I teraz zrobimy właśnie to, co chciałem w poprzednim meczu jeszcze zobaczyć. Czyli zobaczymy, czy te zadanie można wykonać na tych botach, nie? A wiecie, na sługusach tej miejscówki i na samym Megalodonie, który tutaj wiadomo chodzi. Patrzmy. Peca. Gdzie? Chodził. No dobra, to nie jest NPC, ale też może być. Aha, jego tu teraz nie ma. Dobra. Dobra, teraz zauważyłem, że Megalodon jest w ruchu w tym meczu. To jest to chyba jego NPC. Bo busy też są chyba w ruchu, niestety. Ale zaraz zobaczymy, zaraz stwierdzimy to. O, dobra, nie. Jest tutaj. Chyba się zaliczył damage. Wydaje mi się. Się zaliczyło. Kolejnego. Jest. Coś tu chodzi. O. Dobra, liczy się. Czyli na sługusach też można to zrobić. Plus na Megalodonie. Czyli tu jest. Wiadomo. Teraz jeszcze jednego. Nasłuchiwałam, co na pustkowiu piszczy. Czułam, że puszka Pandory jeszcze da się nam we znaki. I obawiam się, że miałam rację. Na pustkowiu pojawiły się klejnoty. Myślę, że są z puszki. Co oznacza, że musimy wycofać je z obiegu. Znajdź je i przynieś do mnie. Nie chcę krytykować twojego planu, ale... Tym masz się zajmować? Znasz lepsze rozwiązanie? Tyle, że twoja rodzina nie jest znana z... no wiesz, niszczenia świata. Ta, cóż, jestem czarną owcą. Teraz będzie z tego pożytek. Hej. Jeszcze w osa będziemy bawić. Jakieś kryształki zbierać. No dobra. Radni klejnot Pandory w pod...
Okej. Po pierwsze, ufam ci. Świetnie. Nie musisz w takim razie dodawać nic więcej. Nadzieją. Znam z autopsji te rzeczy. Kiedy się zgubiłem w punkcie zerowym, to... To było totalne. Odpuść to. Nie da się kontrolować takiej mocy. W najlepszym wypadku cię niszczy. A w najgorszym wpada w niepowołane ręce. Puszka chce być znaleziona. Czuję to. A jeśli ja to czuję, to inni też. Okej, mamy... mamy wspomnienie o punkcie zerowym. Oznacza... W sumie ciężko jest to teraz interpretować. Powiem szczerze. Z jednej strony można to zinterpretować w taki sposób, że... ten nadal istnieje. Z drugiej strony można to zinterpretować w taki sposób, że punktu zerowego już nie ma. Ale po prostu gdzieś tam ta pamięć o tym, że coś takiego było, nadal jest. W sposób... interpretować. Plus... O, dziwnie. Dziwnie trochę. I nadzieja... Nadzieja... A? Nie wiem, co... Ktoś mi mówi, że coś tu... coś tu pójdzie nie tak, no ale zobaczymy. Chodźmy dostarczyć ten klejnot nadziei. To jest tutaj. W zaszonym stepie. Dowiedzmy się, powie. Co nam powiesz? Klejnot, dzięki. Ej, głowa cię strasznie nie bolała od noszenia wszędzie tej rzeczy? Moja nagle chce mi pęknąć. Okej. O, ciekawe. Dalej. A, to jest wszystko. No dobra. To są wszystkie zadania. To mniej więcej stało. No dobra. I... to, to by było na tyle. Żadnej dodatkowej nagrody nie ma za to, widzę, tylko exp. Że tu możemy po prostu zakończyć film. Mówiąc to mniej zadań, nadal uważam, że fabuła zapowiada się ciekawie. Ale ponownie tak jak w przypadku pierwszej, myślę, że trzeba mimo wszystko poczekać, jak to się dalej rozwinie. Bo... Wszechmocni i śmiertelni też się dobrze zapowiadali. W początku, a dobrze wszyscy wiemy, jak wyszło ostatecznie. Z... te słynne... wspomniane przeze mnie na streamie wielokrotnie budowanie zamku z piasku nadal jest realistyczne. Nadal może się wydarzyć. Fajnie, jeżeli się nie wydarzy. Będzie wtedy fenomenalnie. Ale tak jak mówię, na razie jest dobrze, a jak będzie dalej, zobaczymy. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Na razie.